Siemanko wszystkim, witam was na odcinku z wykopków, już chyba 16. Jak na razie znalazłem jakieś śmieci, blaszkę i jeszcze jakąś tam rzecz. Więc na razie nic specjalnego. Dawno nie byłem na wykopkach i w końcu mam już na to więcej czasu, więc z wykopków będzie częściej film. Jak na razie mamy do porzesia takie pole. Zapraszam do oglądania. Blaszka. Piękny sygnał. Zobaczymy, co tam się kryje. Blaszka. Myślałem, że będzie coś lepszego. Tu mamy kolejną wykopkę ładną. Zobaczymy. Taki trójkącik. Ewakuacja z tamtego pola, teraz mam już tutaj takie pole, tutaj mamy łąkę obok. No i zobaczymy, co tutaj będzie. Dlaczego ewakuacja? Zaczął deszcz padać. No i teraz przestało padać i trzeba dokończyć. Dzisiaj wykopki średnio wyszły, ponieważ zaczął deszcz padać na początku, a teraz tutaj mi wykrywać szaleje od tamtego radioodbiornika. No zejdę może niżej, tam może już nie będzie tak wariować. Znalazłem to. To jest blaszka. Nic specjalnego w ogóle. Oraz druga blaszka. Nawet mi tu spadła. Tak, te dwie blaszki właśnie znalazłem. No i nic poza tym. To tyle znalazłem, słuchajcie. No niestety dzisiaj nie udało się, nie ma co ukrywać. A to wszystko przez to, że zaczęło padać i tam się zaczęli jacyś ludzie kręcić jeszcze na naszym polu, kiedy tam byliśmy. Więc zmieniłem tu pole, ale tutaj radioodbiornik z kolei mi tu przeszkadzał, a tu na dole nic nie wychodzi, bo trochę wchodziłem. No i niestety tak to właśnie wyszło. Więc pokażę wam może dzisiaj, jak składamy cały sprzęt, jak go po prostu pakuję. Więc dzisiaj takie nieudane wykopki. Więc po prostu pokażę wam, jak składam sprzęt, do czego chowam i takie tam. A więc zaczynam od wyciągnięcia takiej jakiegoś. Pakuję w torbę parcianą. I zawijam wszystko w drugą torbę parcianą.
A więc tak to wygląda. Później biorę plecak. Kładam rękawiczki. Odpinam kaburę. I tak to wszystko wygląda. Tak wygląda pakowanie i tak w sumie jest zapakowywanie też wygląda, więc to... Więc to na tyle w tym filmie i do zobaczenia w następnym filmie. Nie wiem, czy to będą wykopki. Jakiś tam będzie w następnym filmie. To cześć!